Białowłosy, mam dla ciebie propozycję. Witaj, Białowłosy. Poszukuję pewnej receptury, a ty mógłbyś mi pomóc. Nie jestem zielarzem. Wiem, kim jesteś. Powiem krótko. Jestem w stanie sporo zapłacić. Brzmi nieźle. Co mam zrobić? Recepturę ma pewien sklepikarz. To dlaczego sam do niego nie pójdziesz? Handluje kadzidłami. Jedno z nich cieszy się wielkim wzięciem. Uważam, że to, co sprzedaje, jest szkodliwe, a receptury potrzebuje, żeby tego dowieść. Ten łajdak wie o tym i bardzo jej pilnuje. Jako wiedźmin znasz różne sposoby. Zobaczę, co da się zrobić. Jak poszło? Zdobyłeś recepturę? Pracuję nad tym. Czego? Po kiego grzyba my donosimy, że wiesz, skoro port jest zablokowany? Żeby nie odwyknąć. To... Noś, noś. Wiedźmin zabije potwory, a my będziemy gotowi i wnet odpłyniemy. Uszanowanko. Witam. Co kurna, no co? Pamiętasz mnie z wyzimy? Stałem w bramie na podgrodzie. Co tam? Szefie, a co jest w tych skrzyniach? Skarby króla Vridanka. A w tamtych? Bursztynowa komnata. Ten bigos chyba ma już dosyć. Milcz, kobieto, gdy artysta tworzy. No zamieszaj chociaż. Ja nie mieszam, ja zmagam się z tworzywem. Wiedźminie! Geralt z Rivi, to wy, panie? A kto pyta? Dzięki wielkie za to, co się zrobił na podgrodziu zamku Lavaletów. Uratowałeś naszą rodzinę. Przyjmij ten drobny dar. Nie mogę tego przyjąć. Ale mistrzu! Pozdrówcie krewnych. Nurtuje mnie pewne pytanie. Co taki wiedźmin Maciego Gamratka jada? Grzybki? Kaszę? Czemu kaszę? Przecież to człowiek jak i my. Poci się, krwawi, więc pewnie i kaszę wpierdala. To czemu ją pan Gefreiter wziął? Wiedźmin? Zgadza się. To musisz coś zrobić z tym łajdackim procederem. Zwyrodnialec ze sklepu bezkarnie sprzedaje truciznę. Myślałem, że to kadzidła. Kadzidła to tylko przykrywka.
Ludzie uzależniają się od tego. Tracą zmysły, jak po fistechu. Musisz koniecznie doprowadzić do zamknięcia tego sklepu. Jeżeli go zamkniesz, mieszkańcy Flotsam dobrze ci zapłacą. Porozmawiam z handlarzem. Co mnie tyka? Czego? Witam w moim skromnym sklepie. Podobno jedno z twoich kadzideł to silny narkotyk. Narkotyk? U mnie? Większej bzdury nie słyszałem. Pewna dama mówiła, że działa zupełnie jak fistech. Może dla tej damy wszystko działa zupełnie jak fistech. W takim razie skąd ta nagła popularność kadzidła? Ma piękny zapach? A żebyś wiedział, pracowałem nad nim bardzo długo, a składniki kosztowały mnie fortunę. Stąd ten efekt. Mieszkasz z tymi ludźmi od dziecka. Dlaczego chcesz ich potruć? Masz rację, Wiedźminie. A przy okazji, daj mi recepturę tego kadzidła. Ty lepiej uważaj, Wiedźminie! Widzę, że ci się udało. Dzięki w imieniu całego Flotsam. Oto twoja nagroda. Witam w moim skromnym sklepie. Czym handlujesz? Głównie kadzidłami wszelakiego rodzaju. Do medytacji, do odświeżenia, kuchni, medycyny, rytuałów. Czego tylko dusza zapragnie. Potrzebuję receptury na jedno z twoich kadzideł. Mam ich tutaj ponad 200. Chodzi mi o to, które sprzedaje się najlepiej. Mogę nieźle zarobić za recepturę twojego kadzidła. Podobno jest szkodliwe. Nie może być! Jak dotąd żaden klient nie narzekał, ale receptury nie zdradzę nikomu. Możemy zrobić tak.
Dam ci recepturę bardzo podobnego zapachu. Ty dostaniesz nagrodę, a ja zachowam swój sekret. Policzę teraz do 5. Jeśli w tym czasie nie dostanę prawdziwej receptury, przywitasz się z jednym z moich przyjaciół na plecach. 1, 2. Chwila. Może się jednak dogadamy? 3. Dobrze, poczekaj. Już ci daję. Masz. Zadowolony? Podobno jedno z twoich kadzideł to silny narkotyk. Narkotyk? U mnie? Większej bzdury nie słyszałem. Pewna dama mówiła, że działa zupełnie jak fistech. Może dla tej damy wszystko działa zupełnie jak fistech. W takim razie skąd ta nagła popularność kadzidła? Ma piękny zapach? A żebyś wiedział, pracowałem nad nim bardzo długo, a składniki kosztowały mnie fortunę. Stąd ten efekt. Wierzę ci. Flot sam ma wojsko, nie potrzebuje Wiedźmina. Widzę, żeś sklepu nie zlikwidował. Przez ciebie ludzie uzależniają się od tego świństwa. Nikt nikogo nie zmusza do kupowania kadzideł. Ciekawe, czy byś tak mówił, gdyby twoje dziecko zaczęło to wąchać. Wynoś się stąd! Flot sam ma wojsko, nie potrzebuje Wiedźmina. Witam w moim skromnym sklepie.